Siemanko wszystkim, witam w 9 części Let's Play Wiedźmin. Przypominam, że ostatnio zajęliśmy się rozpalaniem tych kapliczek. Pomogliśmy naszej kelnerce i teraz po zachodzie słońca mamy się z nią spotkać. I zakończyliśmy u wielebnego, a teraz jesteśmy tutaj, bo musiałem do magazynku Olafa odłożyć sporo rzeczy. Zrobiłem sobie porządek, posprzedawałem książki. Kupiłem też dwie nowe książki, więc trochę mój majątek uszczuplał. Mianowicie kupiłem o jakimś zielach, które rosną w pobliżu, i o stworkach, o gulach i jeszcze o jakichś innych. I to było chyba na tyle z tych ważniejszych informacji, co zrobiłem. Spytajmy Olafa. A czego? O, tak jest, właśnie. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Wiesz coś o tym? Wyglądają na grę. Grę? No coście, panie Wiedźmin. Czy ja wyglądam na takiego, co by się w taką dziecinadę bawił? No okej. Skądże? Jednak wiadomo, że kto jak kto, ale karczmarze wiele słyszeli, widzieli i wiedzą. No. Ano, wiem tylko, no że właśnie, Zoltan Ciwaj, nieludź, coś o kościach gada na okrągło. Gościom uczciwy. Wielki Ciwaj. Czego? Okej, to już o Zoltanie wcześniej też usłyszałem. I Zoltan tutaj od razu chciał z nami gadać, jak wyszliśmy, ale nie, spławiłem go. Tutaj Zoltan siedzi. Geralt? No siemanko, Zoltan. Aha. No właśnie. Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Skoro tak kości twierdzisz? To nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Okej. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę ci, dobra, co bardzo jak. Chętnie. No to się zacznie długi questik z graniem. Przez wszystkie akty chyba będzie można z kimś zagrać. Aha, no ja bym raczej... Raczej 3 wziął. I co mam teraz? Rzuć kośćmi. Aha. Okej, czy chcesz podnieść stawkę? Twoja para. Twoja kości para. To są 2 szóstki. O nie, on też ma 2 szóstki. Dobra. Okej, czy ja będę musiał to wyrzucić? Okej, dobra. Teraz tymi 3 muszę rzucić. 6, 6, 6. O, mam 2 czwórki. Okej. Ale on nie miał 2 szóstek. Przecież tam były 2 piątki, no come on. Dobra. Bardzo mnie to cieszy, że wygrałem. Aha, teraz muszę wszystkimi, tak? Wszystkimi mi rzuci. Mam jakąś... Mam 2 czwórki, no troszkę słabo. O Jezu, no 2 czwórki i 2 szóstki. Uuu. To pas. Słabiutko. Mhm. Bardzo słabo. Ta, lipa. Lipa straszna. Ojej, przegrałem. Dobra, jest w rundach 1-1. No, come on, come on, come on. O, 2 piąteczki. I 3 piątki i 2 czwórki. Ha. Stary, ja mam fulla. No to a ty masz co? Masz tylko 2 jedynki? No to proszę cię. Dobra, wygrane partie, okej. Okay. No coś tam wygraliśmy. Geralt? Okej, gram już z tobą w kości. Co tam u ciebie słychać, co?
Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w Wyzimie mały no interesik. Ciekawe. Handel dobrami z Mahakamu, nic więcej. Poza tym... A czekaj, czy ty już mi tego nie mówiłeś? Breckenrix. Eudora Breckenrix moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie ciekawe. Duży nacisk na dobra materialne. Kopalnia Wspólna Sprawa, w której powoli nie pracowałem, okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. Okej. Dobra, czy ja mogę się z tobą napić? No to ciekawe, napijmy się. Co ja mam tutaj dobrego? Słaby alkohol. A z chęcią. Czemu by nie? A słaby alkohol. Też sobie tego wypijmy. Pięć. To jest. A proszę bardzo. Coś już zaczyna działać. Jeszcze? No to nie ma sprawy. Jeszcze chcesz? A tutaj co jest? Champion. Proszę, walniemy championa. Jeszcze chcę. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak mieszać. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze chłopcy chcą pić? O, chyba już dosyć, co? Nie do wiary. Przepił mnie stary Geralt. No, coś takiego. Nie było łatwo. Zaraza. Poprzysiągłem kiedyś na ten kamyk, że nie przepije mnie żaden człowiek. Oj, chyba to nie diament. Jestem człowiek. Nie mogę przyjąć. No. I nie jestem człowiekiem. Właśnie. Bierz, kurwa, to sprawa honoru. Zostań tam, gdzie jest. Okej. Oj, Geralt. Zjadłem coś. Musimy jeszcze zagrać w pokerkę z hazardzistą. Coś zasejwuję przy okazji. Gdzie jest hazardzista? Ojej, trochę was tu dużo teraz się narobiło, co? A jeszcze tutaj z kimś mogłem pić, z tego co pamiętam. Zjadłem. O, jest hazardzista. Czekajcie, ile mamy w ogóle złote? 373, okej. To nie poważne. Szanuję ludzi lubiących ryzyko. Spoko. Zagrajmy. Powiedzmy, że... A, o 5. Dobra, niech będzie. Niech będzie, zobaczymy. O, jedna para. Ale on ma parę na trójkach, a ja mam parę na czwórkach. Okej. Dobra. Nie ma tragedii. Rzucamy. Kaman, para na jedynkach. Ale im... O, jest dobrze. O, a nie, wygrałem. Dobra, zajebiście. Następna runda, jak najbardziej. Para piątek. Nie najgorzej, co on wyrzuci? On ma trójkę jedynek, a ja mam parę piątek. Okej. Dobra, może uda mi się piątkę wyrzucić. Oby. Come on. Jest piątka, o pięknie. Zajebiście, no to stary, ja nie wiem, co ty teraz musisz wyrzucić. No sorry. Tak jest, wygrałem. Ale tylko 9, bo miałem 373, a mam 384, no to... Na razie tak sobie to się opłaca. Dobra, z hazardzistą. Jak to w ogóle zadania? Dobra, z nim już wygraliśmy. Ale ty z Bijakiem jeszcze czy można było pogadać. Oj, no Geralt. Come on. Gdzie jest ten Pijak? Pijak, gdzie jest? Jest tam Pijak. No idź, Geralt, no.
Przez tę cholerną plagę nie wpuścili naszego transportu do wyzimy. Runy z siebie chłop. Okej. Napijmy się, stary, a czemu by nie? Tak jest, jeszcze przygrzejemy palnik. A co nam szkodzi? Mam nadzieję, że mi alkoholu starczy. Okej, no troszkę zaczynam się martwić. Ile oni mogą wypić, no? Trzeba już byli pijani, on te, o! No, stary? Napiłem się z tobą. Powinieneś mi powiedzieć jakieś informacje, ty... Łajzo. Szani? Nie. Nie. Dobra, czas się przespać u karczmarza i pójdziemy do Abigail. Tak jest, bo z tego co pamiętacie, nie? A czego tu chce? Z tego co nam ostatnio wielebny mówił, trzeba z nią porozmawiać. Chcę odpocząć. Masz... I po, przy okazji trzeba jej oddać zadanie na te głowy tych piesków zmutowanych. Więc wiecie. Okej. Medytuj do świtu, nawet może coś takiego. Poproszę. Dobra, wytrzeźwiliśmy świetnie. Geralt jest już trzeźwy i nowonarodzony. A ty chciałeś krew? Co cię? Właśnie gula, kurde, myślałem, że utopce, nie, szkoda. Okej. Trochę tutaj wkurzają mnie te loading screeny. Znaczy, one nie są może jakoś strasznie długie, ale są bardzo częste. Tak samo save'y. Okej. No i dobra, przechwaliłem. Mówiłem, że nie są długie, a się trafił jakiś oporny. Naprawdę. Dobra, tylko żebym teraz dobrze poszedł. Okej. Dom Abigail. Przynajmniej tutaj nie jest żadnego wczytywania. Idę w dobrą stronę, idę w dobrą stronę, okej. Może powinienem się pośpieszyć? Czekajcie, żebym tak... Okej. Tak, co to za jakieś podwórko? Gdzie jest ten cholerny dom? Czekajcie, bo teraz jeszcze się okaże, że tam nie trafię. To jest tutaj. Dobra. Okej. No, hejka. Czego chcesz? O, tak jest. No właśnie. Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Tak masz jest, czaszki Bargesów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. No pewnie. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Okej. Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. No. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Właśnie, to jest ciekawe. Nie mam z tym nic wspólnego. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? No, zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety. No właśnie. Posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. No to bardzo dobrze. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic oj, mu się nie stanie. Co ty, Geralt. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Już kupowałem tą książkę. Tak, tak, tak. Czego chcę? Wiesz co, chciałem się przespać u ciebie. O, tylko 100 renów za to dostałem, bo czeka mnie randka. Czeka mnie randka. I chyba tam się teraz udamy na tą randkę i przy okazji pozbieramy te kwiatki. Co? Co o tym myślicie? Jakie to miały być kwiatki?
Białego miru, okej. Biały mir. Czekajcie, tylko jak będzie najszybciej. No okej. Pójdziemy prosto w takim razie. Nie ma problemu, mam nadzieję, że zdążymy na tą randkę. Ona kazała zabrać winko, ale winko już mam w ekwipunku, więc jest spoko. Dobrze, idziemy, dobrze. Trochę mnie martwi, że tutaj żadnych kwiatków nie widzę. Myślę, że przeczytałem tą księgę na pewno. A jednak nie mogę nic zbierać. Oj. Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. Ej, mam nadzieję, że z tej strony będzie zejście do młyna. Nie mówcie mi, że z tej strony nie ma cholernego zejścia. Zajebiście. Świetnie. Musimy dymać się naokoło. No po prostu super. Ale warto. No coś czuję, że ta randka będzie nawet przyjemna. Nawet bardzo będzie przyjemna. A nie tylko nawet. Dobra, lecimy. Ej, no nie mogę żadnych kwiatków zebrać. No come on. To jest niemożliwe. Co to jest w ogóle? Nie, to nie to. To ja to czytałem na pewno. Są jakieś receptury. Czytałem to na pewno. No i czemu nie mogę zebrać żadnego kwiatka? No to jest troszkę dziwne. Powiedziałbym, że bardzo dziwne. Nie wiem czemu. Niedobrze, bardzo niedobrze. To mnie troszkę martwi. No bo kurde, wydałem chyba 200 renu za tą księgę. Się okaże, że nie mogę zbierać. Będzie lipa, straszna lipa. Mam nadzieję, że ona tam będzie na nas czekać. Cholera, mogłem z 2 godziny wcześniej wyruszyć. Chyba tak. Coś mnie goni? O Jezu, serio? Utopce. Dobra. Jest to stary, nie mam czasu na ciebie. Od razu polecimy tam, ale to no, nawet się nie spodziewałem ich tutaj. Geralt, wyciągnij miecz. Kurde, obawiam się, że może być za późno. A jednak może nie. Aha. Tak jest, czeka nasza koleżanka. No hej. No wreszcie. Myślałam, że już o, nie przyjdziesz. Tam miałem małe opóźnienie. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. No pewnie. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? Jak najbardziej. O, dziękuję. No to już nabrałam odwagi. Okay. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. Dobrze. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Oj, tak. Nie ma strachu. No Wiedźmin właśnie. Znajdzie sposób i na to. Tak jest. No proszę, proszę. O, chyba niezła imprezka była tutaj, co? Pal, że leziesz, Matole! Te. Co jest? W starym młynie znowu straszy. Oj, ta. Chyba nie. Trzeba by Wiedźmina ściągnąć, to albo nie magika są jakiego. Ducha, stary. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Potwórnie zając nie ucieknie. No pewnie, że nie. Racja. Nie ma co narażać ludzi. A widzę, że Geralt wziął się ostro za robotę.
Tak jest, i kolejna karcioszka. Nawet, nie powiem. Fajny motyw z tymi karteczkami. Z kartami w sumie. Dobra, randkę mamy za sobą, to by było na tyle. Teraz wrócimy się. Mam wieprzowinę dla tej starej babci, która tam chciała kiedyś od nas. Więc może przy okazji, jakbyśmy ją szybko natrafili. A jak sobie ostatnio chodziłem między odcinkami, natrafiłem wieśniaczkę, z którą chyba też można poderwać. Chyba też można zdobyć karcioszkę, tak mi się coś kojarzy. Kurde. Tylko teraz już jest noc, ja bym chętnie się przespał do południa. Widziałem sobie, kurwa, ten pies niejebany goni do Hawiry Wielebnego. O jest da, że się nie wejdziemy. Dobra, coś mi jest potrzebne od ciebie? Weźmy to, chociaż nie wiem, czy to będzie potrzebne. To gdzie jest dom Wielebnego, cholera? A, dom Wielebnego jest tutaj chyba, tak? No właśnie. Dom Wielebnego jest tutaj. Chodzi, żeby się przy tym tylko przekimać. Wstawaj. Okej. Poprosimy do południa jak najbardziej. Może tą babcię jeszcze natrafimy, bo i tak powoli będziemy kończyć odcinek. I kurde, trochę te kwiatki mnie martwią. Dlaczego ja nie mogę podnieść żadnego kwiatka? To jest trochę dziwne. Oj. Wiedźmin na podgrodziu. Kolejny omen zapowiadający. Jeśli potrafisz robić mieczem, ochroń nas przed bestią. Tak. Gdzie jest ta starsza babcia? No kurde. Kupi mi nową lalkę. Może ona była tutaj? Teraz będę szukał tej babci, no fuck. Babciu? Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. No super, cieszę się. Ale szukam pewnej babci. Wiedźmin! Trza dziewki pozamykać! Daj się zabić, Białowłos. No ta. Po zarazie padły zwierzęta. Bywaj. Ale to nie, no tobie raczej... Ale tobie raczej to nie chodziło o ten... O tą wieprzowinę, co? Bywaj. Nie. Musimy wczytać. Jej nie chodziło o wieprzowiny. To nie jest ta babcia. Fak. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Kurde. Chyba to sobie zostawię na następny odcinek, tak mi się wydaje. No bo teraz jej nie znajdę. No jak na złość, no. Oj. Nie lubię tego. Kurde. Pewnie problemy też będą z tamtą wieśniaczką. No, babciu, gdzie się schowałeś do cholery? No, come on. Tak, wiem, że to obrzeża wyzimy. Nie pojmuję, dlaczego dotąd nie przegnali precz tego krasnoludzkiego kowala. Oj tam, babciu. Odmieniec, nie odmieniec, ale może... Po zarazie padły... Nie. Bywaj. Dwie babcie chciały zwykłego chleba. Rycerze powinni walczyć z potworami. Poproś Wielebnego, że mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. No to super. Wiedźmin na podgrodziu. Kolejny omen. Kurwa, no i nie znajdę tej babci. Ja pieprzę, no. Cholerna babcia gdzieś się musiała schować. Kurde. Niech ją szlak trafi. Czemu ja nie mogę żadnego kwiatka zebrać? To już mnie trochę też wkurwia. Samouczki, nie? Składniki. Postacie, miejsca. Dobra, ale na dzisiaj to byłoby tyle. Ja sobie poszukam tej babci. Albo nie, no zobaczymy jeszcze, rozkminię to.
Na dzisiaj to tyle. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. No to tyle. Trzymajcie się. Cześć.